zaopiniowaną przez Radę, także będziemy mieli jakiś materiał, żeby się zastanowić, czy tak może być. 25 września stosowane zostało potwierdzenie prawnego drogi między ulicą Pułaskiego a Słowackiego. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tutaj mamy do czynienia z bardzo fajną inicjatywą taką oddolną mieszkańców, którzy dosłownie wzięli się za łopaty i oczyścili sobie to przejście, gdzie widziałam, że te pasty rosły i nie pas. Wszystko zrobili to samodzielnie, później sami wrócili do zarządu drugi mostów z tym, żeby o to, żeby wywieźli ziemię i trochę ich wsparli w tych czynnościach. Oczywiście takie wsparcie otrzymali. Kwestia tylko właśnie teraz utrzymania, znaczy utwardzenia właściwie tego odcinka, chociażby destruktem. W tym roku już to nie wyjdzie, natomiast jestem w trakcie rozmów, żeby zrobić to na początku przyszłego roku. 6 października został przekazany wniosek mieszkańców ulicy Biernata, którzy zgłosili zanieczyszczenia chodnika ulicy i trawników na skutek przebudowy sieci gazowej w tym rejonie. Faktem mieszkańcy zgłaszali już do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale inspektor nie wszczął postępowania administracyjnego. Po wymianie pism zarządu mostów firma odbyła jej dociągnięcia, także teren został przywrócony właściwie pierwotnemu wyglądowi. 3 listopada zgłosiłam wniosek o przystąpienie do sprzątania opadów z drzew liści zalegających pasach drogowych w naszej dzielnicy. Dostałam informację telefoniczną, że w miarę możliwości to sprzątanie już się odbywa i będzie się odbywało. 10 września, jeżeli chodzi o współpracę z Zarządem Nieruchomości Komunalnych, to 10 września złożyłam zapytanie w sprawie właśnie tej nieruchomości przy ulicy Zaciszny 12. Jak jest z własnością budynku, ponieważ budynek jest w stanie technicznym, podpory również. No i te podpory właśnie w zakresie zajęcia całego pasa chodnika uniemożliwiają niebezpieczne korzystanie z niego. Odpowiedź jest taka, że jest to własność prywatna i zarząd nieruchomości komunalnej w tej sprawie już nie może procedować. 4 listopada złożyłam zapytanie w sprawie nieruchomości przy ulicy Policyjnej 63. Chodzi o taką działkę w lecie, bo taka głośna dosyć sprawa, zrobiło się pas, ponieważ na tej działce nie ma poprowadzonego ujęcia, nie ma instalacji wody kanalizacyjnej. Mieszkańcy muszą odbierać wody ze zdroju publicznego i załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne drewniane toalecie, co ani w lecie nie jest sympatyczne przy takich temperaturach, ani w zimie. Zresztą jest to jest ośrodek naszej dzielnicy, a nie przystaje do warunków, wchodnych warunków. Także jeszcze czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Współpraca z Wydziałem Gospodarowania Mieniem to wniosek złożony 24 września o wyznaczenie na rękowe zakrzywienie banera na obecnym przy skrzyżowaniu Słowackiego i Zjadu 303. Była to koordynacja budżetu obywatelskiego, tutaj niestety powiedział, odmówił nam, argumentując, że być może byłoby to też zabrane z tym, że wydział czy miasto popiera tylko właśnie ten promowany projekt. No musieliśmy po prostu to przyjąć. Nie było możliwości dyskutowania i przekonywania. 5 października też złożyłam sprawę tej nieruchomości przy Górnickiego 63. Tutaj zapytanie, kto jest właścicielem. I tutaj okazuje się też, że właścicielem działki są osoby fizyczne, także też utrudnia nam to jakby z poziomu rady oddziaływanie. Współpraca z komisariatem trzecim policji. Tutaj też dochodziły do mnie słuchy od mieszkańców, że być może przy ulicy Kutkowskiego jest prowadzona kryminalna działalność gier na automatach. W tej sprawie złożyłam zapytanie dzisiaj na debacie społecznej, która była organizowana przez policjantów. Ponowiłam prośbę, żeby tę odpowiedź uzyskać. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Jeżeli chodzi o próby seniora, to
chowań. Przepraszam. Właśnie taką informację o możliwości zorganizowania spotkań dla seniorów na różne tematy. Mimo to była dosyć szeroka, także nadal czekamy do 25. Czekamy na odzew klubów seniora i być może, że uda się zrobić coś fajnego jeszcze do naszego seniora. Jeżeli chodzi o pozostałe działania, to mieszkańcy ulicy Śniadeckiego zgłosili się do mnie z prośbą o takie właśnie na piśmie zaświadczenie, że progi, które potrzebuje ich ulica, będą miały szansę realizacji w przyszłym roku. Takie pismo zostało wystosowane dzisiaj też na debacie w sprawie bezpieczeństwa. Była przedstawicielka mieszkańców, ponowiła prośbę do policji o monitorowanie tego odcinka drogi. Także tak. I tutaj przechodzimy do pierwszego nieoficjalnego spotkania Komisji do spraw ochrony środowiska i gospodarki komunalnej powołanej na poprzednim posiedzeniu Rady, które odbyło się 15 września. I w trakcie rozmów wyłoniliśmy sobie trzy inicjatywy, które mogłyby ubiegać się o finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I pierwsza taka inicjatywa to zapobieganie wymieraniu odpadów zapalających poprzez budowanie sieci prądowo-oświetlowych. I w tych placówkach można byłoby przeprowadzić warsztaty z budowy banków dla odpadów zapalających. Te domki później zainstalowane zostałyby na terenie placówek. I te działania wykonane zostałyby zasadzenia na drzewie krzewów prawodajnych. Druga inicjatywa to ochrona kasztanowców białych, które rosną w ulicy Świętokrzyskiego i pojedyncze okazje znajdują się przy ulicy Nowy Świat. I trzecia inicjatywa to zagospodarowanie sporu przy skrzyżowaniu Skurczowskiego i Smolkowskiego. Przepraszam, panie, mogę zapytać tylko, bo rozmawialiśmy też na temat tego planu przy szpitalu. Zamiast tego skweru to przy ulicy Kruczkowskiego i Smolkowskiego. Rozmawialiśmy o parku przy szpitalu kolejowym. Ale nie jest prywatny, bo jest własnością województwa. Więc nie wiem, czy nasze kompetencje sięgają. Znaczy pewnie jakbyśmy weszli w jakieś uzgodnienia, być może trudno mi powiedzieć, czy samorząd województwa, czy dyrekcja szpitala wyraziłaby zgodę. No ale nawet nie pytaliśmy, więc to znaczy, ja uważam tak, z racji tego, że projekt trzeba złożyć i to wcale nie ma tak dużo czasu, bo te inicjatywy to trzeba ubrać w różne formularze, poprosić o zgodę i tak dalej. Tutaj w konsultacji i też z moich przemyśleń i też z prezesem Towarzystwa dla Natury i Człowieka, który będzie naszym wnioskodawcą, wydawało nam się, że to jest bardziej realne, bo jest to ziemia miasta, na którą mamy większe po prostu nacisk. Ale to jest, ja nie wiem, przynajmniej według mnie, to jest strata pieniędzy, jeżeli to rzeczywiście chodzi o sprawę. To nic tam nie pójdzie tak daleko na starcie. To jest bez sensu. To znaczy, ja się tak troszkę sprawdzę, to nie jest daleko. No, znaczy, rozmawiałam z mieszkańcami, rozmawiałam. Proszę Państwa, dyskusja, to nie jest ostateczny wykaz, to są propozycje. Będą kolejne posiedzenia komisji i będziemy ucierać nasze stanowisko. Także proszę się niepokoić. Na pewno dojdziemy do takich wniosków, które zadowolą wszystkich członków Rady Dziedzictwa. Proszę o kontynuowanie. Tutaj właśnie do zagospodarowania, czy to skweru, o którym mówię, czy to parku, o którym pani mówi, będę chciała zaprosić architekta naszego miejskiego, żeby wypowiedział się, bo jednak środki, o które możemy się ubiegać, muszą mieć taki cel rewitalizacji, bardzo taki związany z ochroną środowiska. Więc tutaj będziemy potrzebować konsultacji i wsparcia takiego merytorycznego, co można w tym kierunku zrobić. Ale tak jak mówię, proszę pan nie przywiązywać się, bo że to musi być to. Ja trochę się przywiązuję, bo było to spotkanie, mnie na nim nie było. Było pani. No nie, bo rozmawiałyśmy o czymś innym, a zarozmawialiśmy równolegle o dwóch.
No tak, a drugiego nie ma tutaj, punktu czwartego. Dobrze. Wystąpimy do dyrekcji szpitala, czy w ogóle jest zainteresowana wzięciem udziału w tym projekcie i wtedy będziemy się zastanawiać, jak uzyskam odpowiedź. To jeszcze złożenie wniosku. Dobrze, proszę kontynuować. Kontynuacją tego spotkania, to spotkanie właśnie z prezesem Towarzystwa Natury i Człowieka, panem Krzysztofem Borczycą, co do ustalenia warunków współpracy w zakresie złożenia tego wniosku. Od razu powiem, że to nie było tak, że pan prezes krzyknął hura, róbmy coś. Trochę trwało, zanim podjął decyzję, czy w ogóle wejdzie z nami we współpracę. Jednak ta odpowiedź była pozytywna. Uzyskaliśmy jakby taką akceptację tych 3 do 4 inicjatyw i jesteśmy w trakcie przygotowywania gruntów pod zawiązanie inicjatyw. Również tutaj ustaliliśmy na tym spotkaniu, że zaprosimy do współpracy wójtów i burmistrzów gmin, które leżą dookoła naszej gminy Lublin, ponieważ są to członkowie Partnerstwa Obszaru Lubelskiego z obszaru funkcjonalnego, a punktacja w wnioskach jest taka, że im bardziej zróżnicowany teren, tym wyższa punktacja. Również do tej współpracy został zaproszony przewodniczący zarządu dzielnicy Bonik Woda i tutaj już mamy pozytywny odbiór inicjatywy. I takie spotkanie w przypadku zainteresowania współpracą zostanie zorganizowane 7 grudnia. Będziemy pewnie prosić Państwa wszystkich o zaangażowanie i wsparcie w przygotowaniu, także będę się odzywać. I właściwie to tyle. Oczywiście poza tym, co tutaj zostało nam w prezentacji pokazane, jest jeszcze mnóstwo takich drobnych rzeczy, o których no, trudno mi zajmować Państwa czas. Taka bieżączka, tak? Wykonanie telefonu czy administrowanie Facebookiem, to jest codzienność. Dziękuję bardzo. Dzień dzisiejszy, proszę, mówią, był dość istotny. Dzień dzisiejszy to była debata w sprawie bezpieczeństwa w 6 liceum od godziny 11, myślę, do 13. Jakby też staraliśmy się zwrócić panu policjantom uwagę na to, że dobór godzin jest bardzo niefortunny, bo to eliminuje mieszkańców z uczestnictwa w tej debacie. I to było widać po frekwencji dzisiejszej, bo było bardzo mało zainteresowania poza właściwie. Czyli nie klasa ze 6 liceum to. I my jako zainteresowani przedstawiciele a to rady dzielnic, a to administracji, no to po prostu panowie by mówili do ścian. Także to też na to zwróciliśmy uwagę. Zgłosiliśmy taką prośbę, żeby zwrócono szczególną uwagę na niedozwolone parkowanie na terenie naszej dzielnicy i szczególnie w pobliżu skrzyżowań i tej naszej nowej sygnalizacji świetlnej, która została uruchomiona i już się z tego co wiem na daty posypały, ponieważ dochodziło do parkowania dosłownie na przejściu, na pasach. Także wszystkich tutaj ujarnie przydamy, proszę parkować zgodnie z znaczonymi miejscami, ponieważ gdzieś tutaj może mogą być podrobne. Nawiązując do tego tematu, to taka prośba była na przyszłość, żeby takie spotkania, o ile to jest możliwe, pogłupi się odbywały. Ale to właśnie to mówiłam, że zwróciliśmy uwagę na to. Bo ja sam chętnie bym przyszedł, na pewno wiele osób. Ten temat był na poprzedniej, kwietniowej debacie też poruszany. No mimo wszystko, wyciągnięto wniosek. Szkoda, bo uważam, że im więcej osób uczestniczy, składa swoje wnioski, uwagi, tym taka debata ma większy sens. No ale no, może policja ma jakieś inne własne uwarunkowania, przez które czas debaty był taki, jaki był. Ja mam pytanie, a to jest własność prywatna, to trudno, żebyśmy to podejmowali w jakikolwiek. Policja też gminy wynajmowała, to jest własność prywatna. To jest pytanie, ale jest też także nie znamy na miejscu. Zgiętam finansowo z tymi prywatnymi posesjami. I też mieliśmy okazję tutaj,
tutaj uchwale o przebudowie ulicy Chmielnickiego była mowa o czymś innym niż tylko światła? Była mowa o różnych rozwiązaniach, przy czym my nie jesteśmy specjalistami, żeby wskazywać konkretne, dokładne rozwiązania. Raczej wskazaliśmy na pewną grupę rozwiązań, które należałoby uwzględnić przy projektowaniu. Oczywiście, jeżeli dojdzie do tego zadania, jestem przekonany, że dojdzie, będziemy się domagać konsultacji. Na etapie konsultacji będziemy wnosić nasze uwagi co do już jakichś konkretnych, do zastosowania konkretnych takich czy innych rozwiązań. Ta uchwała była zamieszczana na Facebooku. Można się z nią zapoznać. Tam są ujęte pewne elementy, czego oczekiwalibyśmy. Natomiast za wcześnie jest rozmawiać na temat konkretnych jakichś rozwiązań. Ale to będą konsultacje, będziemy wtedy składać nasze uwagi. Właśnie przechodząc do tematu konsultacji do kolejnego wydarzenia w dniu dzisiejszym, to byliśmy z panem przewodniczącym, z Kubą, z panem Wójtowiczem, na spotkaniu u zastępcy prezydenta, pana Artura Szymczyka. Pan prezydent odpowiada za program rozwoju miasta, infrastruktury, inwestycji itd. W związku z tym, że mogliśmy się w ostatnim czasie doprosić o spotkanie z prezydentem Szymczykiem, to tak jakby w zastępstwie pan prezydent Szymczyk nas przyjął. I poruszyliśmy te tematy, które gdzieś tam sobie w tych naszych dyskusjach mailowych krążyły, czyli przede wszystkim problem funkcjonowania sortowni odpadów przy ciepłowniczej, infrastruktura drogowa na naszej dzielnicy, problemy z realizacją projektu w ramach budżetu obywatelskiego ze szczególnym wskazaniem na zielony zakątek. I ogólnie tak wydaje mi się, że półtorej godziny to spotkanie ostatecznie trwało. Wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze drobniejsze tematy były przemycane. Czy ja mogę zapytać odnośnie sortowni SITA, co pan zastępca prezydenta powiedział? Jakby tu powiedzieć? Powiedział, że to jest bardzo trudna sprawa. Bardzo trudna i... To znaczy będzie jeszcze bardziej trudna, ponieważ został unieważniony przetarg i Komeko przegrało ten przetarg. Więc wszystko przejmuje znowu MPO SITA i mam obawy, że wróci góra sterta śmieci, która leżała rok temu. Proszę Państwa, chciałabym poprosić, żebyście Państwo po raz kolejny stosowali pismo z zapytaniem, co dalej. Bo za chwilę wróci temat i to naprawdę ja już przestanę być grzeczna, tylko ja już wszystkie telewizje świata tu mi ściągnę i to oprze się o to, że pan prezydent po prostu nie chce nam pomóc. Bo to, że jest sprawa trudna, to wiedzą wszyscy, tylko nikt nie podejmuje żadnych kroków, żeby no niestety jakoś zakończyć tę sprawę. Z tego, co nam powiedział pan prezydent, to na pewno nie będzie sortowania śmieci. Tylko składowanie. To no, ani składowania, ani sortowania, ani takiej właśnie... Jakby powiedział, że być może uda się to wszystko ograniczyć do... Nie bardzo. Jako przeładunek. Natomiast nie chcemy, czy pan prezydent nie chciał nam mówić niczego więcej, ponieważ są w trakcie rozmów i jesteśmy już umówieni na kolejne spotkanie w tej sprawie 16 grudnia, bo wtedy już będą rozmowy zakończone i będą podjęte ostateczne decyzje. Czy ja mogę się załapać z Państwa na to spotkanie, czy nie jest to wskazane? Myślę, że... Nawet załapie się pani na spotkanie z prezydentem Żukiem, bo czekając na komentarze... Myślę, że raczej nie, bo pan prezydent mnie patrząc w oczy powiedział, że do końca danego miesiąca tej sortowni nie będzie, a sortownia jest... Myślę, że załapie się pani, ponieważ w przyszłym tygodniu jest zaplanowane spotkanie wstępnie z prezydentem Żukiem. Udało nam się gdzieś w kuluarach po prostu prezydenta złapać na schodach i powiedział, że już ostrze poznać. A w jakich godzinach to może być? Na pewno popołudniowo. Na pewno popołudniowo. Natomiast trudno nam powiedzieć, proszę to traktować tą deklarację jako... Ja jutro jeszcze do asystentki pana prezydenta potwierdzę ten termin przyszłotygodniowy i poinformuję państwa na pewno prezydenta. To w takim razie wpada wycieczka pana prezydenta, bo już będzie ciemno, tak? I będzie się bał czym dłużej. Ja myślę, że pan prezydent nie jest strachliwy. Na pewno... Na pewno prezydent Szymczyk obiecał, że... W ten czwartek będzie, że przyjdzie na spacer do nas, bo tak... Przyjedzie tutaj, żeby zapoznać się z sytuacją na miejscu.
będzie na terenie sortowni, obejrzy w koło, jak to wygląda. Także myślę, że prezydenci będą bardzo dobrze zorientowani i przygotowani na to spotkanie. Raczej Sita się przygotuje na to spotkanie. No bo to urzędnik oczywiście. O to chodzi. Dobrze. Dobrze, to już wszystko. Będziemy tutaj w kontakcie najlądem, ja też będę miała jakieś ściślejsze informacje tutaj podłączyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Przechodzimy do kolejnego punktu, podsumowanie kampanii wyborczej oraz wyniku głosowania budżetu obywatelskiego na rok 2016. Ponieważ jestem już przy głosie, pozwolę sobie sformułować kilka zdań. Oczywiście Państwo przedstawicie swoje opinie i wnioski. Z pewnością, przynajmniej taka jest moja opinia, uważam tegoroczne głosowanie w budżecie obywatelskim za duży sukces dzielnicy. Aczkolwiek czuję pewien niedosyt, bo jak pamiętamy, nastawialiśmy się na grę o pełną stawkę, czyli jeden projekt duży, trzy małe. Przegłosowane zostały jeden duży, czyli modernizacja obiektu Sygnał, i projekt mały, czyli rewitalizacja czy przedodbudowa tych obiektów sportowych przy ulicy Siemira.